Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Magdalena Kik, Radek Baszuk. Dzień dobry. W dzisiejszej wokandzie naszym gościem jest pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Dzień dobry, witamy Panią. Dzień dobry. Jest Pani główną koordynatorką sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak jest, potwierdzam. Pani Zuzanno, ja chciałabym zacząć od takiego być może banalnego pytania. Proszę powiedzieć, a co to jest grupa, co to jest ta grupa strategiczna? Kto wchodzi w jej skład? Grupa strategiczna nie funkcjonuje. Ja jestem koordynatorką strategicznych postępowań sądowych, więc to, o czym mogę powiedzieć, to co to są te strategiczne postępowania sądowe. A tak. Drugą kwestią jest, jaką pozycję w strukturze Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ma główny koordynator czy główna koordynatorka. I nie wiem, na które pytanie mam odpowiedzieć. Oczywiście bardzo chętnie odpowiem na oba. Proszę zacząć od tego, od którego będzie Pani wygodniej po prostu. Dobrze, więc ja jestem główną koordynatorką i jestem jakby takim wolnym elektronem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika dzieli się na kilkanaście właściwie zespołów merytorycznych, a także funkcjonują główni koordynatorzy czy koordynatorki, którzy podlegają bezpośrednio pod rzecznika i właśnie taką funkcję ja pełnię. Jeżeli chodzi o mój obszar odpowiedzialności w biurze, to są to tak zwane strategiczne postępowania sądowe. Ta nazwa brzmi bardzo, bardzo być może dziwnie i być może nieprzyjaźnie, ale to są takie najważniejsze postępowania sądowe, najważniejsze procesy, które toczą się przed sądami, do których rzecznik przystępuje lub dużo rzadziej, które rzecznik wytacza. I są to takie sprawy, które mają znaczenie nie tylko dla stron procesu, tylko ich zasięg, ich znaczenie wykracza poza dane postępowanie, ponieważ poruszają jakiś konkretny i ważny problem społeczny albo prawny. Dzień dobry, Zuzanno. Dzień dobry. Państwo nie wiecie, mam przyjemność znać się już od wielu lat. Kilku lat. Powiedz nam, czym kierujecie się, dobierając sprawy do programu postępowań strategicznych? Strategicznych zatem, jak rozumiem, no, tych najważniejszych, kluczowych dla rzecznika i biura z uwagi na realizację ustawowych celów działania Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak, bo oczywiście, jak Państwo wiecie, no, rzecznik bada sprawy, w których dochodzi do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o te sprawy strategiczne, to dobór, kwalifikacja takiej sprawy sądowej przebiega trochę inaczej. No, przede wszystkim, tak jak już powiedziałam, ta sprawa musi wykraczać poza sprawę między stronami procesu, czyli musi dotyczyć na przykład problemu, który jest powszechny w społeczeństwie, albo czyli rozstrzygnięcie tej sprawy będzie miało znaczenie dla większej liczby obywateli niż tylko dla stron procesu. Być może także takim kryterium doboru może być waga naruszeń, które poruszane są w tym postępowaniu sądowym, a także istotność kwestii w oczach społeczeństwa, opinii publicznej. Oczywiście bardzo chętnie podam konkretne przykłady. Profesor Wiktor Osiatyński, którego chyba słusznie uważa się za prekursora litygacji strategicznej w Polsce, mówił o tym, iż służyć ma ona rozwiązywaniu czy też zwracaniu uwagi na najważniejsze problemy społeczne lub prawne, dla których często jedynym rozwiązaniem jest właśnie droga sądowa. Czy droga sporu sądowego, czy droga sądowa wywołana naruszeniem praw i wolności obywatelskich przez państwo. Przez lata litygacją strategiczną zajmowały się organizacje pozarządowe. By wymienić tylko kampanię przeciwko homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego,
Watchdog Polskę czy Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, oczywiście Helsińska Fundacja Praw Człowieka, której należy oddać chyba w tym zakresie miejsce pierwsze. Wy przenieśliście litygację strategiczną na poziom urzędu rzecznika praw obywatelskich. Jak oceniasz bilans tej kadencji? Chyba możemy powoli mówić o podsumowaniach. Kadencja pana doktora Adama Bodnara nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Jak oceniasz bilans sukcesów i być może porażek rzecznika w obszarze strategicznych postępowań sądowych? Tak, dziękuję Radku za to pytanie. Rzeczywiście ono jest bardzo istotne. Moja obecność w biurze pana rzecznika to już prawie 5 lat, we wrześniu minie 5 lat, w związku z czym rzeczywiście jest pora na podsumowania. No, jak przyszłam do biura w 2015 roku na jesieni, kiedy rzecznik Bodnar zaproponował mi prowadzenie takiego programu spraw precedensowych, spraw strategicznych w biurze rzecznika, to rzeczywiście na początku zupełnie nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść. To znaczy znaliśmy definicję i wiedzieliśmy z praktyki polskich organizacji pozarządowych, jak te postępowania prowadzić, natomiast zupełną terrą incognitą było dla nas, jak to robić w urzędzie państwowym. Bo oczywiście postępowania sądowe z udziałem rzecznika odbywały się wcześniej, natomiast nigdy nie miały one takiej wagi i nie było takiej uwagi poświęconej tym właśnie sprawom, w których rzecznik brał udział. No i ja jestem wrodzoną optymistką, więc muszę powiedzieć, że jestem zadowolona i absolutnie bym powiedziała, że ten bilans jest dodatni. Obecnie rzecznik bierze udział w ponad 150 postępowaniach przed sądami powszechnymi, przed sądami administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, również przed sądami w Europie, czyli przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Mam wrażenie, że przez te lata dokonaliśmy dwóch dla mnie podstawowych osiągnięć. Mamy dwa podstawowe osiągnięcia, mianowicie z jednej strony braliśmy udział w wielu ważnych kwestiach, które rozpoczęły debatę publiczną na pewne tematy. I to jest bardzo ważny aspekt tej litygacji strategicznej. To nie chodzi tylko o wygraną przed sądem, wygraną na lepsze argumenty prawne, których później obywatel nie zrozumie, ale chodzi o to, żeby dokonywała się też pewna zmiana w społeczeństwie, żeby to nasze społeczeństwo było bardziej tolerancyjne, otwarte. I wiem, w jakim momencie o tym mówię, w momencie potwornej nagonki na mniejszość w Polsce. Natomiast i tak mam wrażenie, że dołożyliśmy tą cegiełkę do zmiany społecznej. To z jednej strony, a z drugiej strony mam wrażenie, że w kilku aspektach udało się też dokonać pewnych zmian prawnych, które zwłaszcza w panującej sytuacji politycznej nie byłyby możliwe na innym forum niż przed sądami. I tutaj oczywiście piję do tego, że nie mamy de facto kontroli konstytucyjności ustaw. Często urzędy czy administracja publiczna nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli i wtedy sądy są jedynym miejscem, jedynym forum, w którym obywatelka może dochodzić swoich praw. A proszę powiedzieć, które sprawy uznaje pani konkretnie za sukces, a które gotowa była pani by uznać za porażkę? Rzeczywiście myśląc o dzisiejszej rozmowie sięgnęłam do takiej listy wszystkich postępowań i przyznam, że w każdej z tych spraw zostawiłam kawałek swojego serca, więc bardzo ciężko. Tak spodziewałam się takiego pytania i od razu powiem, nie umiem na nie odpowiedzieć, bo każda z tych spraw dotyczyła problemów ludzkich, jakiegoś dramatu, jakiegoś
jakiegoś olbrzymiego problemu, z którym mierzyli się obywatele, którym żeśmy pomagali. Myślę, że taką sprawą, może powiem o kilku sprawach. Jedną ze spraw, które bardzo dobrze pamiętam, była sprawa 98-letniej mieszkanki Poznania, pani Stefanii, która w okropny sposób została wyrzucona ze swojej kamienicy, w której mieszkała przez kilkadziesiąt lat, przez czyściciela kamienic. Było zrobione to w taki sposób, że ten czyściciel kamienic odciął jej prąd, wodę, gaz, w końcu ostemplował klatkę schodową, tak, że jak pani Stefania zasłabła, to pogotowie musiało ją wynosić na to poganie przez okno, bo właściciel kamienicy uniemożliwił dotarcie do pani Stefanii. I pamiętam rozmowę z panią Stefanią, już teraz nie żyje, umarła w wieku 101 lat i pani Stefania mówiła, że właściwie w tym powództwie o ochronę dóbr osobistych zależy jej wyłącznie na przeprosinach, bo ma zasady przedwojenne i to jest dla niej istotne. Ale mieliśmy też bardzo ważną sprawę dotyczącą refundacji leków na chorobę rzadką, na którą chorował kilkuletni chłopiec. I tutaj wygraliśmy batalię wraz z prawnikami tego chłopca o refundację leku z Ministerstwem Zdrowia. To była szalenie istotna sprawa ze względów takich emocjonalnych, ludzkich, ale też z tego względu, że Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się zastosować prokonstytucyjną wykładnię przepisów i w ogóle zastosować bezpośrednio konstytucję. To było w samym środku sporu o Trybunał Konstytucyjny, kiedy taki był moment, że ten Trybunał właściwie rozpatrywał wyłącznie kolejne ustawy o samym sobie, o Trybunale Konstytucyjnym i pamiętam, że wtedy NSA powiedział: mamy akt najwyższej rangi, mamy artykuł 68 Konstytucji, który mówi o prawie do opieki zdrowotnej, prawie do zdrowia. Ja orzeknę na podstawie tego przepisu. To było takie bardzo mocne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale też sprawy dotyczące wolności słowa, sprawy dotyczące właśnie praw osób LGBT, które również prowadziłam, bym powiedziała, przełomowe sprawy, które może to jest ziarenko, ale jednak dołożone na drodze tego postępu i większej otwartości w Polsce. Zuzanno, z racji doświadczenia w przygotowywaniu i prowadzeniu właśnie tego rodzaju spraw, jak oceniasz przygotowanie, czy też zdolność wymiaru sprawiedliwości, sądów do rozstrzygania spraw precedensowych, nietypowych, tych, które wymykają się prawniczej rutynie i stereotypom? Ja mam wrażenie, że wszyscy się uczymy. Wydaje mi się, że ja jestem inną prawniczką teraz niż byłam 5 lat temu, kiedy po praktyce adwokackiej przychodziłam do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. I mam wrażenie, że te nasze sądy, nasi sędziowie też się uczą. Wydaje mi się, że no ciężko tak oceniać generalnie poziom przygotowania sądów, ale to, co cieszy, to fakt coraz częstszego pojawiania się w orzeczeniach sądowych orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i orzecznictwa Trybunału w Luksemburgu. Mam wrażenie, że sądy dostrzegają, przynajmniej w tej działce naszej prawno-człowieczej, dostrzegają, że sądy polskie są sądami europejskimi i że pewne standardy, które są wypracowane poza Polską, obowiązują też nas tutaj w Polsce. I to rzeczywiście mnie bardzo cieszy, aczkolwiek zazwyczaj im wyższa instancja, tym częściej to się pojawia, te sądy niższych instancji potrafią, jak w sprawie na przykład smogowej, w której też jest bierzemy udział, powiedzieć, że skoro panu w Rybniku się nie podoba smog, no to przecież nikt mu nie każe mieszkać w Rybniku, może się wyprowadzić. No więc zdarzają się również też takie sformułowania, które pokazują nie tylko na brak jakiejś wrażliwości, ale też na pewną butę sądów w stosunku do obywateli, która mam wrażenie, że ta buta też po tych 5 latach, po tym niesamowitym wsparciu przez obywateli sądów powszechnych,
Sądu Najwyższego. Ta buta już ustępuje, ale czasem gdzieś tam jeszcze przeziera przez te uzasadnienia. Przejrzałem dostępną na stronach internetowych Biura Rzecznika, zapewne niekompletną, ale listę tych postępowań strategicznych, które były prowadzone. I cóż, zauważam, nie ma tam chyba w ogóle postępowań w sprawach karnych, bądź w sprawach szeroko rozumianych represyjnych. Jak się zapewne domyślasz, mnie to boli osobiście i to jest moja pretensja. Natomiast już zupełnie poważnie, z czego to wynika? Czy to jest kwestia tego, że nie znaleźliście dostatecznie precedensowych i strategicznych sytuacji do opisania, by po nie sięgnąć, czy też jest to w jakiejś mierze, ja bym powiedział, problem, a ty zapewne powiesz, specyfika instytucjonalna. Nie. Tutaj nie będę kruszyć kopii. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, mamy świetny zespół prawa karnego i rzeczywiście ten zespół wypełnia... No, wiem. Słucham? Tak? Wiem. No właśnie, ale może nasi słuchacze i widzowie nie wiedzą. Ten zespół wypełnia jedno z podstawowych zadań rzecznika, jakim jest wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego. Te kasacje bardzo często same w sobie są jakimiś sprawami o dużej wadze, sprawami precedensowymi, które mogłyby być według tych naszych kryteriów zaklasyfikowane jako sprawy strategiczne. Niemniej jednak mam wrażenie, że w sprawach karnych dużo bardziej niż cywilnych i administracyjnych ma znaczenie stan faktyczny, pewne niuanse i ciężej tutaj o taki uniwersalizm, który można gdzieś znaleźć w sprawach cywilnych, czy no, przede wszystkim w sprawach administracyjnych. Ale chciałam tutaj, licząc też na to pytanie, powiedzieć, że ja osobiście brałam udział w sprawie przed Izbą Karną Sądu Najwyższego, w sprawie Jasia Kapeli. Sprawa dotyczyła wykroczenia, które był obwiniany Jaś Kapela, czyli zmiany słów hymnu polskiego i znieważenia tego hymnu przez zmianę słów. I była to dla mnie również bardzo ważna sprawa, której nie wymieniłam, ale na pewno to była bardzo ważna sprawa z zakresu ochrony wolności artystycznej i ochrony prawa do wypowiedzi. To teraz troszkę inaczej. Ja mam taką propozycję dla pani. O rany. Proszę dokończyć zdanie. Gdybym miała pozostać koordynatorem sądowych postępowań strategicznych w kolejnej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, to wzięłabym się w pierwszej kolejności za. Gdybym miała przed sobą jeszcze 5 lat, to jest bardzo dobre pytanie, którego nie przewidziałam. Myślę, że... To jest coś, co ja, o czym myślałam na początku, jak przychodziłam do biura, żeby zmapować Polskę i problemy społeczne pod kątem tak różnych obszarów i wytypować właśnie po jednym problemie z każdego obszaru, mówię tu o obszarach typu ochrona, nie wiem, mniejszości religijnych, prawa osób z niepełnosprawnościami i tak dalej. Wytypować po jednym problemie, który można zaadresować na drodze postępowania sądowego i świadomie, mając właśnie tą perspektywę 5 lat, czyli dość spory horyzont czasowy, świadomie wybrać sprawy, takie pilot cases, jak się mówi ładnie po angielsku, które by pokazywały ten problem i które można by przeprowadzić przez kolejne instancje sądowe. Czyli mając horyzont 5 lat, bym być może bardziej świadomie, mniej reaktywnie, a bardziej świadomie wybierała sprawy tak, żeby adresowały te najważniejsze problemy społeczne. Od pewnego czasu zajmuje się także aktywnie w Biurze Rzecznika zjawiskiem patostreamingu.
przytoczę twój kolejny długi tytuł. Koordynatorka Okrągłego Stołu Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw zwalczania patotreści w internecie. Przybliż osobom, które nas oglądają, samo zjawisko patostreamingu, ale, bo to mnie zaskoczyło, a zapoznałem się swoimi wypowiedziami na ten temat, spróbuj wyjaśnić także to, dlaczego to zjawisko jest lokalną polską specyfiką. Tak, rzeczywiście prawie 3 lata temu zainteresowaliśmy się zjawiskiem, które wtedy zupełnie było nienazwane, nieopisane, zjawiskiem patostreamingu. I tylko tutaj dodam, zanim przejdę do tego zjawiska, to tylko powiem, że nasz obszar zainteresowań przez te 3 lata się rozszerzył. Z patostreamingu przeszliśmy do patotreści, taki żeśmy sobie ukuli termin, który jest szerszy, a teraz w ogóle zajmujemy się treściami szkodliwymi w internecie i w tym jest i patostreaming, patotreści, ale też cyberprzemoc czy mowa nienawiści. Ale czymże jest ten patostreaming? No, patostreaming jest to zjawisko nadawania na żywo, stąd streaming w nazwie, treści, które są patologiczne, czyli mówiąc obrazowo, nadawanie online najczęściej z miejsc, które można nazwać nazewnictwem lat 70., 80. meliną, czyli mamy jedną osobę lub kilka spożywających obficie alkohol, używających słów uznanych powszechnie za wulgarne, którzy nadają sobie 24 godziny na dobę przez kamerkę, ale co jest specyfiką tego typu audycji, to, że oni na tym zarabiają. Mówią na przykład, zapłaćcie mi 200 zł i rzeczywiście widzowie wpłacają tak zwane donaty. Zapłaćcie mi 200 zł, a ja kopnę swoją matkę. I wtedy, jak ta kwota zostanie wpłacona, to ów delikwent kopie swoją matkę. Wszystko to się dzieje live. No i ci patostreamerzy wyspecjalizowali się. Był jeden, który bił swoją dziewczynę, inny obsikiwał bezdomnych, inni specjalizowali się w burdach w domu i demolowaniu mieszkania, więc z takimi zjawiskami mieliśmy do czynienia. To, co jest przerażające najbardziej i co zjeżyło nam włos na głowie, no bo można pomyśleć, no jakby takie pato istniało, no już nieważne, czy istniało za winklem na naszej ulicy, czy w jakiejś innej dzielnicy, czy w internecie, ale przerażające jest to, ile osób to ogląda, bo oglądalność idzie w dziesiątki tysięcy, a często w setki i ogląda to bardzo dużo osób poniżej 18 roku życia. I to jest coś, co zjeżyło nam włos na głowie. Zajęliśmy się tym absolutnie właśnie nie znając tego zjawiska, i dopiero się go uczyliśmy na bieżąco, powołaliśmy Okrągły Stół do walki z patotreściami w internecie. Absolutnie uważam, że innowacyjny pomysł zaproszenia specjalistów z bardzo różnych wielu dziedzin, od Ministerstwa Cyfryzacji po policję, prokuratorów, działaczy organizacji pozarządowych, YouTuberów, przedstawicieli Facebooka, Google'a, więc naprawdę szerokie grono. No i od tych kilku lat walczymy po pierwsze o świadomość nas dorosłych, walczymy o to, żebyśmy podejmowali rozmowę na ten temat, a także żeby Polacy wiedzieli, jak reagować. Teraz w kwietniu odpaliliśmy stronę internetową www.zgłoś.to. Na tej stronie internetowej można odpowiedzieć na 4 bardzo proste pytania, 20 sekund i dostać odpowiedź, taką ścieżkę reakcji, co masz zrobić obywatelu, jak widzisz właśnie szkodliwe treści w internecie, również mowa nienawiści, również cyberprzemoc. Są na przykład, i tutaj Radku do ciebie ukłon, są 3 wersje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jeżeli masz 5, 10 albo 20 minut, więc można sobie je uzupełnić w zależności od możliwości czasowych. Wszystko po to, żeby dać obywatelowi te narzędzia do ręki, żeby obywatel nie mówił, nie mogę nic zrobić z tym, co widzę w internecie, z tym syfem w internecie,
internecie, zamknę tylko przeglądarkę, tylko żeby podjął kolejne kroki w ochronie siebie, ale przede wszystkim w ochronie najmłodszych. Cyberprzemoc a epidemia. W ostatnim czasie zwróciliście uwagę na narastanie zjawiska cyberprzemocy w związku z przejściem szkół na zdalne nauczanie, nauczanie online. Tak, 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 rzeczywiście. To też była bardzo szybko podjęta decyzja, ponieważ już w pierwszych tygodniach nauczania zdalnego dochodziły do nas głosy, wpływały skargi na to, że nauczyciele po prostu stali się ofiarami przemocy w internecie ze strony swoich uczniów albo ze strony osób zupełnie postronnych, które dołączają do lekcji online. Również szybko żeśmy zmapowali, z czego to się bierze. No i brało się głównie z tego, po pierwsze z braku edukacji cyfrowej nauczycieli, bo do tej pory nikt tego nie wymagał, takich kompetencji od nauczycieli, żeby potrafili prowadzić lekcje online. Z zajęcia się często przez dyrektorów szkół całym takim systemem informatycznym i zadbaniem o to bezpieczeństwo cyfrowe szkoły, ale też z używania narzędzi, które się zupełnie do tego nie nadawały i umożliwiały właśnie tak zwane rajdy na e-lekcje, czyli po prostu wejście osób postronnych, zmianę nika na jakiś obraźliwy nauczycielowi czy nauczycielce, pokazywanie innych części ciała, no i cokolwiek tylko sobie wyobrazimy, co może wydać się takiej osobie zabawne, a co absolutnie przeszkadza nauczycielowi, często go poniża i też przeszkadza innym uczniom brać udział w lekcji. No i żeśmy przygotowali wraz z aktywistami, z ekspertami edukacyjnymi, z ZNP, zupełnie na szybko, w Wielkanoc, poradnik, jak bezpiecznie prowadzić lekcje online. Zuzanno, bardzo Ci dziękujemy za nasze spotkanie. Naszym gościem była pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Dziękujemy pani. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Ja tylko jeszcze dodam, nie odmówię sobie tego. Cytując samą Ciebie z pewnego wywiadu, którego udzieliłaś ostatnio, a co chyba bardzo pasuje do Ciebie, Zuzanna wkurzona ogarniaczka. Dziękujemy raz jeszcze. Magdalena Kik, Radek Baszuk. Dziękujemy. Do widzenia. Dzięki.